22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 12 stycznia 2014 roku. Zbieramy dla szpitalnych oddziałów ratunkowych i po raz drugi dla godnej opieki ludzi w podeszłym wieku. Szpitalne oddziały ratunkowe, czyli szybka diagnostyka dziecka, które przyjeżdża na taki oddział. To nie są tylko wypadki komunikacyjne, ale także zatrucia, oparzenia, pobicia. Takie oddziały w Polsce świetnie wyposażone, funkcjonującym, żeby reszta doszła do takiego najwyższego standardu i to jest ten temat, którym będziemy się zajmowali. To jest sprzęt z najwyższej półki, bardzo drogi, ale pozwalający szybko podjąć ważne decyzje. No i geriatria, która nam wyszła rewelacyjnie w 2013 roku. Ponad 2300 urządzeń, które trafiły do 60 ośrodków i które zmieniły obraz geriatrii o 180 stopni. Warto o tym mówić, warto się na tym pochylać, warto zwracać na to uwagę, bo to jest w szerokim kontekście mówienie o nas, o Polakach, którzy się starzeją i którzy powinni poczuć, że taki promień, a tu już w tym momencie jak z latarni morskiej, wielki snop światła tej nadziei jest skierowany także do nich. Tym się będziemy zajmowali. Gramy nie tylko w Polsce, gramy w prawie 60 miejscach na całym świecie. Gramy w Stanach Zjednoczonych, gramy w Kanadzie, gramy w całej Europie. Bardzo dużo sztabów w Anglii, w Irlandii i to jest coś fantastycznego, ponieważ wraz z emigracją taką, nawet nie emigracją, wyjazdami Polaków, także ponieśliśmy ze sobą nasze zwyczaje. Nie tylko związane z pierogami i byciem razem podczas towarzyskich spotkań, ale właśnie to, że robimy finał, że ludzie się w ten sposób bawią. No to jest po prostu coś nieprawdopodobnie fantastycznego, pięknego, ładnego. Także warto być w każdym miejscu na świecie, gdzie tylko grają Polacy, być tam, bo także wciągają lokalną społeczność, jak to jest w Stanach Zjednoczonych, w Anglii i to także pokazuje nas wesołych, bardzo zaradnych, optymistycznie nastawionych do świata. 22 lata to jest kropla w morzu. Ostatnio oglądałem film o dinozaurach i pokazali jakiegoś dinozaura i powiedzieli tak, zaczął szybciej biegać po 100 milionach latach. Wykształcił mu się lepsze nogi. 100 milionów lat. To jest czas. 22 lata to jest po prostu tam pikuś, który po prostu tylko pokazuje, że się super działo wokół mnie, wokół przyjaciół, z którymi to robię, wokół Polaków. Także to nie jest praca. Ja w fundacji nie pracuję, no to nie jest mój etat. W związku z tym to mi pozwala mieć momentami dystans, ale czerpać z tego ogromną frajdę i przyjemność. Nie, to się nie nudzi.